Internetowe hity minionego tygodnia w programie Top Sportowy 24. Izabela Matczak, witam i zapraszam na nasz ranking. Na miejscu piątym Petr Czech, bramkarz Arsenalu, umieścił w sieci film, w którym zdradza, jak przygotowuje się do meczów. Trzeba przyznać, że 35-letni goalkeeper nadal imponuje refleksem. Nagranie zatytułowane jest Ping-pongowy robot rozgrzewa się. Bramkarz oprócz łapania piłeczek do tenisa stołowego musi też dotknąć odpowiedniego słupka. Polecenia są mu wydawane w ostatniej chwili. Fani sportowca są zachwyceni jego umiejętnościami i refleksem, czemu dają wyraz w komentarzach. Film już jest hitem w sieci. Z wieloma gwiazdami rywalizował na boisku, ale kiedy w windzie spotkał jedną z nich, z wrażenia aż zrobiło mu się gorąco. Oto na kogo, dość nieoczekiwanie, natknął się reprezentant Polski w piłce nożnej Kamil Grosicki. Tym zdjęciem Turbo Grosik pochwalił się na Instagramie. Diego Maradona, piłkarz Hull City, spotkał w jednym z hoteli w Londynie. Grosicki przyznał, że był pod jego ogromnym wrażeniem. Nic dziwnego, przecież nieczęsto jedzie się windą z legendą światowej piłki. A teraz stały bywalec naszego rankingu, Robert Lewandowski. Najlepszy polski piłkarz jako miłośnik najlepszej koszykarskiej ligi świata. U nas na miejscu trzecim. Lewy w koszulce gwiazdora NBA LeBrona Jamesa stara się utrzymać piłkę na palcu wskazującym. Takie zdjęcie snajper Bayernu Monachium umieścił na Instagramie. Pod fotką jest napis: Hey King James, ja twoją mam, a ty masz moją? Chodzi oczywiście o koszulki. Obaj gwiazdorzy związani są kontraktem z firmą Nike, dlatego zapewne już wkrótce możemy się spodziewać odpowiedzi trzykrotnego mistrza NBA. Mel Gibson chce kupić klub piłkarski. Gwiazdor filmowy jest zainteresowany nabyciem angielskiego Crystal Palace. Ponoć spotkania w tej sprawie już się odbyły. Aktor, producent i reżyser filmowy wciąż szuka nowych wyzwań. Teraz razem ze wspólnikiem chce nabyć klub Premier League. Tyle, że panowie z Hollywood mają konkurencję. Interes sprzed nosa chcą im sprzątnąć inwestorzy z Chin i Malezji. Conor McGregor znów zrobił show, tym razem poza oktagonem. Najpopularniejszy zawodnik MMA na świecie pojawił się w gdańskiej Ergo Arenie, by podczas gali UFC Fight Night dopingować swojego klubowego kolegę. Kibice powitali go owacyjnie, ale po chwili musieli go pożegnać. Ale może zacznijmy od początku. Już od wejścia do Ergo Areny McGregor był w świetnym nastroju i zachowywał się, nazwijmy to, dość energicznie. Gdy pojawił się na hali, wśród kibiców zapanowało istne szaleństwo. Notorious zajął miejsce w pierwszym rzędzie, by wspierać kolegę Artema Lobowa. Nieco się jednak zapomniał i sędzia zmuszony był wyprosić go spod areny. Najbardziej zawiedzeni byli kibice. Na koniec o niezwykłych ludzkich szczękach. Nurwan Aliszerow podnosi zębami nawet 250 kg. Zresztą siłacz z Kirgistanu potrafi o wiele więcej. Sami popatrzcie. To wszystko teraz. Do zobaczenia.